Tak więc, jak pewnie wiecie, ostatnio od drag klikowania popsuł się mi mój rokat. I z uwagi na to, że chciałem nagrać jakiś odcinek, a nie mam myszki, postanowiłem, że znajdę pierwszą lepszą biurową myszkę, jaką mam w domu i spróbuję zagrać na niej w Minecrafta. Jeszcze przed całym odcinkiem chciałbym ogłosić konkurs z okazji 3000 subskrypcji na gamingową myszkę, lecz nie będzie to jakoś bardzo droga myszka, gdyż jestem dopiero małym twórcą i nie mam tylu funduszy. I aby wziąć udział w konkursie, wystarczy napisać byle jaki komentarz oraz subskrybować kanał. W następnym filmie pojawią się wyniki, a my bez zbytniego przedłużania lecimy z odcinkiem. Tak więc, na pierwszy rzut oka mysz ta jest, średnio wygodna. I oprócz tego, że ma taki strasznie klockowaty kształt, to jeszcze jest strasznie płaska, przez co jest niewygodna jeszcze bardziej. Jeśli chodzi o sensor, to również jest on tragiczny. I pewnie się zastanawiacie, czemu gram na jakiejś książce ze szkoły. I gram na tej książce, ponieważ sensor tej myszy nie działał, jak miałem ją na mojej podkładce. I dopiero zaczął działać, gdy położyłem pod nią książkę. Dlatego mysz ta naprawdę jest dosyć badziewna. Jedynym miłym zaskoczeniem w tej myszce jest jakość materiałów, gdyż materiały są nie najgorsze. Zawsze mogły być lepsze, ale jak na myszkę biurową jest naprawdę dobrze. I nie wiem, czy to widać, ale ten sensor dosłownie mi szaleje. I jak chcę zrobić mały ruch, to raz on chodzi szybciej i raz wolniej, więc naprawdę z aimowaniem na tej myszce czuję, że będę miał duży kłopot. Jeśli chodzi o same kliknięcia, to są one dosyć ciężkie, dlatego z klikaniem czuję, że też nie będzie za łatwo. I niestety butterfly click wychodzi około 0 cps, jak widzicie. Dlatego jedyne, czym tak naprawdę mogę klikać, to normal clickiem i jitterem. Ale myślę, że jakoś sobie dam radę. Również dodam, że mysz ta jest bezprzewodowa, co jak wiadomo w dużym stopniu zmniejsza płynność jej działania. W ogóle zauważyłem, że została tak naprawdę jedna osoba i zobaczymy, czy uda mi się ją rozdupczyć. Tylko boję się, że ona ma fireballa. Dobra, nie wiem, czy on mnie chciał tylko nastraszyć, czy próbuje mnie do siebie zwabić. Ale ja sobie w tym czasie kupię jakieś potiony. W ogóle zauważyłem, że jak się szybko rusza tą myszką, to sensor dostaje niezłego pierdolca. I zgaduję, że to jest pewnie przez jakąś akcelerację. W ogóle mysz już mi powoli przestaje działać, chociaż dopiero co przed chwilą wstawiłem nową baterię. Ale dobra, spróbuję jakoś zrobić Ninja Bridge'a. W ogóle czerwony już tam sobie pod jaksy poszedł. Aha. Ogólnie powiem wam szczerze, że grając na tej myszce naprawdę można dostać niezłej kurwicy, bo ten sensor naprawdę cały czas się gubi i praktycznie nie da się nic zrobić. On naprawdę raz działa szybciej, raz wolniej i przesuwa mi ekran nawet tam, gdzie ja go nie przesuwam. Dobra, przynajmniej udało się tego karakana rozwalić. Teraz tylko trzeba go dobić. Ogólnie same kliknięcia na myszce nie są jakieś złe. I jitter klik na tej myszce wychodzi nawet dobrze. W ogóle zauważyłem, że jeszcze tylko żółci zostali do zniszczenia, więc myślę, że mam duże szanse, aby wygrać tę gierkę. Tylko mam nadzieję, że sensor przyklepie i nie zacznie mi świrować. Dobra, i tak naprawdę nikt już nie ma łóżka, więc nie powiem przypał. Ale jak na razie jestem dosyć dobrze uzbrojony, więc myślę, że mogę wygrać tą gierkę. W ogóle tam jest żółty i on nie ma żadnej zbrojki, więc myślę, że będzie z nim easy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Proszę tylko, żeby mnie nie wyknokał. O, dobra. Nie, sensor mi zaczyna świrować, najgorzej. Nie, proszę nie, jak on tam pójdzie i mnie zwali. Dobra, poleciał. W ogóle tam biały już chyba chce mnie sklinować, więc nieładnie z jego strony. Albo jest na niewidce, wiedziałem, ty kutafonie mały. Spadaj, proszę, nie. Ogólnie to powiem wam szczerze, że tak jak samo klikanie na tej myszce jest dosyć przyjemne, to jeśli chodzi o poruszanie tą myszką, to jest to naprawdę
tragiczne. Ja już z tą myszką psychicznie nie wytrzymuję, ale miejmy nadzieję, że chociaż tą rundkę uda się nam wygrać. W ogóle nie wiem, co on kmini, czy on będzie się do mnie jak taki typowy Fortnite'owiec przez pół mapy budował, czy zacznie zaraz jakieś wieżyczki do góry robić. Dobra, w ogóle zeskoczył i Jitter... Jakoś się udało, ale szczerze, aimowanie na tej myszce nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Dobra, jak na razie idzie na mnie najgorzej, więc nie jest aż tak źle. Dobra, idę teraz szybko żółtego rozdupczyć. Proszę nie, nie goń mnie, proszę nie. Tylko nie to. Nie, nie, proszę żółty, ty kutefanie jeden. Nie, 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 proszę nie. Nie, 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 nie. Dobra. Ajajaj. Dobra, proszę, żebym chociaż dał radę mu łóżko zniszczyć. Nie, proszę nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, spaduwa, spaduwa. Uff. Dobra, w ogóle jakiś peciarz strzela do mnie z fireboli, więc jest nieciekawie. Dobra, nie, jeszcze on ma żelazny miecz, no nie, jeszcze sensor! Ogólnie, jeśli tak dalej pójdzie, to ja obiecuję, że naprawdę tą myszkę chyba wydupię przez okno. I widzę, że chyba mam jakiegoś Fortnite'owca na horyzoncie, który będzie się budował 5 milionów kratek do góry. Ale widać, że jest debilem i nie umie grać. Dobra, proszę łóżko, daj mi się zniszczyć. Dobra, w ogóle on też idzie do mnie, ale ja szybko zwojduję. Nie wierzę, jaki debil mnie rozwalił, no. I znowu muszę latać bez łóżka. W ogóle szary się tam do mnie próbował podbudować. Lecz coś mu niestety nie wyszło. I z tego co widzę, to pode mną jest różowy, więc będę musiał uważać. Nie, proszę nie. Jejku, jeszcze sensor. Znowu, dlaczego zawsze kiedy się klepie, to sensor mi przestaje działać. W ogóle różowy jeszcze ma łóżko, więc no przypał. Ale mam nadzieję, że uda mi się go jakoś rozdupczyć. Dobra, on to chyba na mnie skoczy, ale się nie spodziewa, że dostanie ode mnie w gonga, w mordę. Aha, no i sensor znowu. W ogóle czuję, że ten sensor działa mi coraz gorzej i nie wiem, czy po prostu mi się baterie rozładowują, czy ta myszka nie wytrzymuje od moich kliknięć. I z tego co widzę, to tam Aqua mi idzie na pomoc, więc no propsy dla niego. A ja może sobie na razie spierdzielę przed tym karakanem. W ogóle nie wiedziałem, że ten różowy jest takim dzbanem, że zamiast bronić swojego łóżka, to się na mnie fokusuje. Ja może sobie szybko pójdę kupić jakieś fajne itemsy. I z tego co widzę, to tylko 3 teamy zostały, więc czuję, że tym razem będę mógł wygrać. Aha, i co się dzieje z tym sensorem, lol. Jeśli ktokolwiek z was gra na takiej myszce, to mu współczuję, bo naprawdę na takiej myszce nie da się po prostu grać. A ja już po 4 gierkach jestem psychicznie załamany. W ogóle spróbuję sobie zrushować tego Aqua. Tylko mam nadzieję, że mnie nie zadupczy i że sensor mi nie przestanie działać, gdy będę się z nim klepał. Dobra, dobra. Dobra, on chyba się nie spodziewa, że ja mu zaraz zrobię takiego rusha. Dobra, on w ogóle już tutaj idzie i mam nadzieję, że mnie nie zadupi. Dobra, masz z firebola. Nie! Jezu! Jeden blok. Ale fart. Dobra. No nie, akurat mi sensor przestał działać. Super. Nie wiem, czy ta bateria po prostu mi odpada z tej myszki, czy ona się wyładowuje, czy co. Ale naprawdę, mysz ta zaczyna działać coraz gorzej. Chociaż możliwe, że się mści za to, że tak mocno na niej jitteruje. No proszę nie! Nie, nie, nie! W ogóle ta myszka mnie już tak zaczęła denerwować, że chyba zaraz ją wydupczę przez okno. Bo naprawdę granie z taką myszką to jest po prostu horror. Ale czego się nie robi dla ukochanych widzów. W ogóle ten różowy jeszcze nie zabudował łóżka, więc może mi się uda go jakoś podejść. Ale niestety już to zrobił, więc no nie będzie elementu zaskoczenia. Chociaż z drugiej strony już tego łóżka nie ma. No proszę, proszę nie, dobra, GG. Szczerze, jeśli chodzi o tą myszkę, to sama w sobie nie jest jakoś bardzo zła. I myślę, że najgorszą rzeczą w tej myszce jest sensor oraz to, że jest bezprzewodowa. Bo na przykład taki jitter click wychodzi na tej myszce bardzo przyjemnie. No nie, co jest, dobra.
mało brakowało. W ogóle coś mi się wydaje, że ten zielony za bardzo kozaczy, więc będzie go trzeba pójść zniszczyć. W ogóle zielony ma jeszcze nieobudowane łóżko, więc mam nadzieję, że nie zdążę budować. Ale by był przypał, jakby sobie... W ogóle nie wiem, czemu mnie przed chwilą wywaliło z serwera, ale dobra, nieważne. Trzeba tego zielonego dojechać. W ogóle ta myszka coraz gorzej działa i nie wiem, na początku jakoś ten sensor aż tak mocno nie szwankował, a teraz to działa on jak totalne gówno. Proszę nie, zielony, nie goń mnie, proszę nie, goń mnie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, proszę nie, 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 dobra, dobra. I spadła do wojda, proszę nie, nie rób mi tego, nie, nie, nie! Dobra, muszę tego zielonego dojechać, bo on powoli mnie zaczyna już denerwować, ale widzę, że tutaj czerwony chyba się prosi o... Dostanie w mordę. No nie, nie, jejku, czemu on mnie tak okrąża? W ogóle myślę, że sobie pójdę kupić Sharpnessa, żeby mieć z tymi dziadami jakiekolwiek szanse. Ale w sumie na razie nie idzie mi aż tak źle. O, tutaj widzę, że zielony chce dostać soczystego gonga na ryj. I teraz tak naprawdę został mi tylko czerwony do rozwalenia, więc może sobie tutaj diaksy wywalę, żeby ich nie mógł zdobyć. Dobra, dobra, ale dostał kombosa. O, proszę wypad. Uff. Dobra, teraz szybko trzeba mu zniszczyć jakoś łóżko. Chociaż czuję, że to nie będzie łatwa rzecz. No nie, 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 spadła do wojda, proszę. Dobra, teraz szybko, 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 szybko. Dobra, zabuduję się. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. No nie! Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, dawaj, dawaj. Klepa, klepa, klepa. A... Nie, no nie! Jak ten zban się wystakuje, to ja będę miał po prostu przesrany. Muszę go szybko dobić, póki jest osłabiony. Tylko w sumie nie wiem, gdzie on teraz jest. A jak kupił sobie niewidkę, to jestem w totalnej dupie. A on spadł, jaki typ, GG.